Tylko młynek do kawy, jeszcze miele ziarenka. Tylko w młynku do kawy, jeszcze nie śpi piosenka. Szklanki. Kiedy przyjechały ze sklepu, było ich sześć. Sześć szklanych szklanek ze szklanym szlaczkiem. Sprzedawca mówił, że to pół tuzina, a babcia, która je kupiła, powiedziała o nich sześcioraczki. Wyskakujcie z paczki, moje sześcioraczki, powiedziała, stawiając paczkę ze szklankami na kuchennym stole. I zaraz zaczęła je rozbierać z bibułkowych pelerynek, w które były poubierane. Wyskakujcie z paczki, moje sześcioraczki! Zachichotała pierwsza szklanka. Ojej, ojej, jakie to śmieszne! Takie śmieszne, że chyba pęknę ze śmiechu. I wyobraźcie sobie, że rzeczywiście pękła. Więc w czasie kąpieli pod kranem było ich już tylko pięć. Umyję wam szlaczki, moje pięcioraczki, powiedziała babcia i puściła wodę z dwóch kurków naraz. Trochę wody z czerwonego i trochę z niebieskiego. Umyję wam szlaczki, moje pięcioraczki, powtórzyła sobie po cichu druga szklanka. I zaraz zaczęła się okropnie śmiać, bo tak ją to rozśmieszyło. A ponieważ śmiała się do rozpuku, więc oczywiście także pękła. I teraz nie ma już w domu ani sześcioraczków, ani pięcioraczków, tylko są czworaczki. Pijemy z nich herbatę, pijemy mleko i bardzo uważamy, żeby ich niczym nie rozśmieszyć, bo wcale nie chcemy, żeby nasze szklanki pękały ze śmiechu.